Hej czołem, słuchajcie, dzisiaj taki materiał na spontanie trochę nagrany, ponieważ no, pewnie mi się uda go wypuścić 1 listopada, czyli w Święto Zmarłych, a 31 października jest podobno Halloween. Nie wiem, nie wnikam, nie obchodzę tego święta, ale dzisiaj powiemy sobie o takim wojskowym, moim głupim wojskowym, trepolskim podejściu do tego święta, do Halloween. No bo mówię, nie, jakoś mnie nie podnieca te Halloween, wiecie. Nie wiem, może kogoś podnieca jakieś tam chodzenie, żebranie o cukierki po domach, przebieranie się. No mnie to nie podnieca, może jestem za stary. Dzieci moje być może są jeszcze za małe, żeby się w to bawić, ale jak będą starsze, nie wiem, może też przyjdą, tata, idziemy pajacować po domach, chodzić, żebrać o cukierki. No, będzie trzeba się jakoś do tego ustosunkować. Ale dobra, okej. Generalnie... Ja nawet nie wiedziałem, kiedy się obchodzi ten Halloween, bo ja się nie wnikam w to, nie? Wiem, że Święto Zmarłych mamy 1 listopada, wszystkich świętych jest 1 listopada i to wiem. Ale oczywiście jestem tolerancyjny, jak najbardziej, nikomu nie zabraniam, niech sobie tam ludzie świętują Halloween, niech sobie obchodzą, jak kto lubi, jak kto chce. Nie wnikam, nie potępiam tego, absolutnie tego nie potępiam, ani nie pochwalam, ani nie potępiam. W ogóle to gdzieś jest tak obok mnie, niech sobie żyje swoim życiem, jak ktoś chce, niech sobie obchodzi te Halloween. Generalnie tak, rok wcześniej nie miałem w ogóle problemu z Halloween i zastanawiałem się, dlaczego nie miałem. I tak zacząłem rozkminiać, dlaczego nie miałem problemu z Halloween rok wcześniej. W sensie takiego problemu, że dzieciary nie dzwoniły mi do furtki, nie żebrały o cukierki i nie pajacowały, nie? No, rok wcześniej miałem doga niemieckiego. No bardzo, jak ktoś nie wie, to rok wcześniej, no... Materiały z roku poprzedniego sobie obejrzycie, na wielu materiałach przyjeżdżałem właśnie, nagrywałem i tam w tle latał nie tylko posokowiec, tutaj może dzisiaj też się ten mój posokowiec pojawi w tle, bo często się pokazuje, bo gdzieś tam sobie biega, jesteśmy w lesie, także no tutaj ma dostęp gdzieś, żeby się wybiegać, ale rok wcześniej jeszcze taki piesior biegał, dok niemiecki, no naprawdę... potężnej postury pies, ale łagodny, łagodny taki, że do dzieci jak najbardziej, do obcych, no ja osobiście jakbym zobaczył doga niemieckiego za bramką, mimo że znam rasę i wiem, że to jest łagodna rasa, to nie zaryzykowałbym, żeby sobie furtkę otworzyć i wejść. Ale okej, okay. Miałem tego doga niemieckiego i pewnie dzieciary się bały, bo ten dog niemiecki to jest no, większy od takiego dzieciara, który stoi sobie, wiecie, no... 6, 7, 8 lat i ten dog niemiecki może być zdecydowanie od niego większy i pewnie dzieciary się bały i rok wcześniej mi dupy nie zawracały. No ale w tym roku zawracały mi dupę, ale podszedł do tego normalnie, słuchajcie, no nie ma co też, tak mi się wydaje, no takie jest moje podejście, nie ma co ganiać dzieciakami z grabiami, idźcie stąd, ja jestem tutaj katolikiem i ja tylko wszystkich świętych obchodzę, nie, i z grabiami na dzieciary lecieć. Spokojnie, kulturalnie podszedłem do tematu. Pierwsza grupka przyszła, ale po wojskowemu podszedłem do tematu i teraz Wam na spokojnie to opowiem, jak można po wojskowemu podejść do tematu Halloweena. Halloween, czy tam, nie wiem, tak jak powiedziałem, nie interesuje mnie za bardzo to święto, nie obchodzę, nie podnieca mnie jakieś tam przebieranki. No ale dobra, dzieciary chcą mieć jakieś tam cuksy, przychodzą po cuksy. No to nie, to im, to akurat ja normalnie bym w domu cukierków nie trzymał, ale że mam dzieci, no to trzymam jakieś tam cukierki, zawsze coś tam słodkiego gdzieś tam się przewija na stole, nie? Także coś tam było, ale ogólnie nie byłem przygotowany do tego, że ktoś tam będzie przychodził i cuksy chciał. No ale przyszły pierwsza partia, przyszła takie dzieciaczki właśnie 6, 7, 8 lat mniej więcej, no takie no, z metra cięte, nie? Takie dzieciaczki, no ale mówię, no tak, no przygotowały się. Chłopczyki, dziewczynki tam do tematu, do Halloweena się przygotowały, zadzwoniły do bramki i no tutaj cukierek albo psikus, pajacowanie albo fikołek, nie? Ja mówię, no dobra, no ładnie, żeście się przebrali, to te, dam Wam jakieś tam cukierasy, nie? Macie, idźcie. No generalnie podejście do tematu też zauważyłem, że fajne rodziców, ponieważ dzieciary w wieku tam 6, 7 czy 8 lat, po zmroku, godzina 18, chodzenie po domach, pukanie do nieznanych drzwi, ale widziałem, że za rogiem są rodzice, także no tutaj plus dla rodziców, że kontrolują to wszystko, także nie było problemu, żadnych tutaj
uwag do rodziców, dzieciaki się zaangażowały, rodzice oczywiście fajanki tam, i tam sobie do sąsiada jakieś cukieraski ci da, nie? Albo nie da, albo z grabiami wyskoczy, nie? Albo z widłami, nie wiadomo, nie? No tak na śmiesznie, na spokojnie ten Halloween i oczywiście, no mówię, przebrali się ładnie, tam przygotowali się do tematu, tam po cukierasku dostali. Ale wiadomo, dla mnie to jest takie zawracanie dupy. Siedzę sobie spokojnie, wieczór jest 18, 18.30, 19 i znowu dzwonek do drzwi. Ja mówię, ja pierdzielę, znowu jakieś zawracanie dupy, nie? I patrzę przy furtce znowu jakieś tam trójka dzieciaczków, nie? Też takich małych, no przecież nie będę małych dzieciaczków ganiał z widłami, nie? Wiadomo, jakby przyszli 15-latki, no to wiadomo, jakieś tam MMA mogłoby się odbyć. Ale skoro są małe dzieciaczki, przygotowani, ładnie poprzebierani, no to działamy. No ale to teraz za drugim razem już postanowiłem podejść po wojskowemu, nie? Wychodzę i mówię tak. Jak głupi trep, nie? I możecie dać komentarz, jak wy postępujecie na Halloween, co robicie na Halloween, ale głupie trepowskie podejście, gdzieś tam trochę betonu we łbie mam też, jakby nie patrzeć, po 15 latach służby można trochę betonu we łbie zostało, nie? No i wychodzę, patrzę, dzieciaczki są, cukierek albo psikus. No ale wychodzi taki gościu jak ja, ponad 100 kg wagi, nie? I one same już się boją, nie? I tak... z przerażeniem troszkę. No ja oczywiście mówię do nich, dobra, ile zrobicie przysiadów? Z przerażeniem troszkę popatrzały dzieciaczki. Ja mówię, oni mówią, 100 przysiadów zrobią. Ja mówię, dobra, zróbcie po 20 i dostaniecie cukieraski. Nie? No to wyszedłem z założenia, że skoro częstuję dzieciakami jakimiś tam kaloriami, i to niech spalą najpierw te kalorie, bo później przyjmą te kalorie, bilans kaloryczny wyjdzie na zero, załóżmy, nie? Takie głupie, trepowskie podejście, tak jak powiedziałem. Zresztą możecie skomentować w komentarzu, ty głupi trepie, no to ja się nie obrażę, naprawdę nie obrażę się, bo już mi sąsiad tak powiedział, oczywiście w żartach mi sąsiad tak powiedział, że jestem głupim trepem, że tak z dzieciakami postępuję, ale okej, no jakieś takie głupie moje podejście, ja mam swoje... wyznanie trepowskie, a tu jest wyznanie Halloween. I te dwa wyznania się zetknęły ze sobą. No ale spoko. Dzieciaki porobiły, zmęczyły się troszkę, nogi spompowały, dostały pod cukierasku i poszły sobie swoją drogą. Także no, polecam takie podejście też fajne. Jakby następnym razem, jak przyjdą starsze dzieciaki, to oczywiście pokażę im jakieś trudniejsze ćwiczenie. Na przykład burpisy i przypomnę sobie czasy unitarki, gdzie też żołnierze mocno byli ćwiczeni, mocno byli spoceni, mocno ćwiczyli i jakieś tam kary fizyczne za jakieś tam nieprzestrzeganie warunków bezpieczeństwa też żołnierze mieli, a tutaj dobrowolnie dzieciaki sobie robią tylko po to, żeby dostać cukieraski. No a jak przyjdą starsze, to będą, starsze dzieciaki przyjdą, no to będą miały trudniejsze ćwiczenia. Oczywiście takie moje głupie podejście, można się śmiać, można krytykować, nie widzę żadnego problemu. No ale tak, trzecie podejście do Halloween, trzecie podejście, bo jeszcze wiecie, tam 18, 19, dupę trują, no ale tam człowiek okej. Nie ma z tym żadnego problemu, no ale jeszcze przyszły też do mnie, zawitały takie starsze trochę dziewczynki, też się, nie wiem, takie dziwne dla mnie to jest, że takie starsze dzieci się bawią w Halloween, typu tam 10, 11, 12 lat, no takie dzieciaczki się bawią w Halloween, no nie wiem, no okej, mówię, niech się bawią, ale słuchajcie, no dziewczynki typu 10, 11, 12 lat przychodzą do mnie o godzinie 20.30, no to już bez opieki rodziców, Nie zauważyły dzwonka przy furtce, weszły na teren, pukają bezpośrednio do drzwi. No i tak, moje dzieciary już śpią, ja sobie już się relaksuję, z żoną sobie siedzę na kanapie i nagle dzwonek do drzwi o godzinie 20.30. No ja jeszcze nie jestem przyzwyczajony do tego święta typu Halloween, że ktoś mi dupę zawraca o 20.30 i chce cukierasy jakieś. No ale dobra, wychodzę, otwieram. Kto to może do mnie przychodzić o tej godzinie, o tak późnej porze? No nie jest to aż taka późna pora, umówmy się, ale jednak jest jakaś tam późna pora. No i widzę, że stoją już nie takie dziewczynki, nie takie dzieci, tylko troszkę większe, także no oceniam tam 10, 9, 10, 11, być może 12 lat, troszkę większe dziewczynki. No i to troszkę mnie jednak niepokoi takie coś, że rodzice gdzieś tam pozwalają ganiać takiej młodszej młodzieży, można powiedzieć, po domach.
No bo wiadomo, mamy czasy jakie mamy, pedofile, nie pedofile i... No i to już wydaje mi się, że troszkę za późna pora, żeby dzieciary biegały, pajacowały po obcych domach i domagały się jakichś, żebrały o cukierki, że tak powiem. No także tutaj to mi się jednak nie spodobało. Ja też już byłem, mówię, no kurde, dupę mi zawracają o 20:30. Już nie miałem ochoty na jakieś tam generalnie zabawy. Dzieciaki moje, tak jak powiedziałem, spały. Już ja otwieram drzwi, a to jakieś dziewczynki, 10 cukierek albo psików. Ja mówię, dobra dziewczynki, jest godzina 20:30, idźcie pajacować gdzie indziej, idźcie sobie do domu, bo ja nie mam ochoty na jakieś tam dziwne dzisiejsze już zabawy, nie? Także mówię, wydaje mi się, że jeszcze ta wczesna pora, gdzie się ściemnia, typu godzina 18-19 jeszcze jest ok, ale później zawracanie dupy, no w mojej opinii, no już ganianie po domach po godzinie 20, gdzie ludzie gdzieś tam się chcą zrelaksować i trucie dupy, że a cukierek albo psikus, bo mamy Halloweena, nie? No to też trzeba gdzieś przemyśleć, niech rodzice przemyślą, że nie do wszystkich chodzić, nie wszyscy jeszcze w Polsce, tak jak w Ameryce, są przyzwyczajeni do tego święta, to jest raz. No mówię, ja tam jestem tolerancyjny, mówię, dziewczynki, idźcie, nie pajacujcie mi już tutaj, bo to nie jest ta godzina. No ale można trafić na osoby, które rzeczywiście, jestem tutaj, taki, a inny widły ci wbije w brzuch i czy tam w dupę, nie? No też można trafić i trzeba gdzieś to mieć na uwadze, że gdzieś tam tacy zajadli... zajadły osoby, które gdzieś tam potępiają wybitnie te Halloweeny i inne jakieś święta, które przyszły do nas z zachodu, ze wschodu, z północy, z południa. Ktoś może to potępiać, ja mówię, ja to mam naprawdę w głębokim poważaniu. Są tradycyjne polskie, katolickie święta, gdzie wiadomo, że 90%, czy tam 90, ponad 90% Polaków obchodzi te święta typu tam Boże Narodzenie, Wielkanoc, czy wszystkich świętych, no ale jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, tak mi się wydaje, żeby wszyscy tolerancyjnie podchodzili do jakiegoś tam, do jakichś tam Halloweenów i w momencie, kiedy o godzinie 20:30, gdzie to nie jest jakaś super późna pora, ale jednak późna, jakieś tam małe dziewczynki sobie przychodziły po obcych domach, ganiały, być może wiedziały, że przychodzą do głupiego trepa, który nic im nie zrobi i wideł w dupę im nie wbije. może wiedziały, może gdzieś tam rozkminiły, że tutaj nic im się nie stanie. No ale jednak wydaje mi się, że tutaj no, z takim dystansem rodzice powinni podchodzić do tego, żeby dzieciary sobie ganiały o późnych porach po obcych domach. Bo nie wiadomo tak na dobrą sprawę, na kogo się trafi, co się może stać, także tutaj jednak bym przestrzegał. No ale tak jak powiedziałem, moje wojskowe, głupie, trepowskie podejście do Halloweena, no to oczywiście cukierek albo psikus, pompka, przysiad, brzuszek, 18 tysięcy wyskoków do góry albo cukierek. No, tak można do tego podejść, też można się z dzieciakami pośmiać. Wiadomo, dzieciaki... Młode, małe dzieciaczki jak przyjdą, typu tam 5, 6, 7 lat, 8 lat, no to za cuksy zrobią wszystko. Zrobią, kurde, 8 rundek, 8 orbitek wokół domu, 3000 metrów przebiegną, 20 tysięcy przysiadów i 8 tysięcy podskoków zrobią, żeby tylko dostać dwa cukierki. No ale starsze dzieciaki, powiem Wam, że to na starsze dzieciaki to może być dobry patent, nie? Jak jednego roku do Was przyjdą, takie dzieciaki... 10, 11, 12 lat, które już zaczynają myśleć, nie? I ty im każesz zrobić 20 burpisów, no to one to zrobią za pierwszym razem, ale już na drugi rok nie przyjdą, powiedzą, tam mieszka głupi trep. Nie idziemy po tej cuksy, bo się nie opłaca męczyć, żeby dostać tam kilka cukierków. Także taka moja konkluzja. Napiszcie, jaki macie stosunek, jakie macie podejście do Halloweenów, do jakichś tam dodatkowych świąt, które gdzieś tam weszły, które gdzieś tam powoli wchodzą w naszą kulturę. Ja tak, jak powiedziałem, ja nie mam czasu na jakieś wycinanie z dyni, jakichś główek, pajacowanie. Nie jara mnie to, kompletnie mnie to nie jara, te Halloweeny, przebieranie się i pajacowanie. Wolę sobie na spokojnie zrelaksować się, odpocząć, posiedzieć z rodziną, a nie ganiać i żebrać o cukierki. Ale oczywiście rozumiem te podejście, że ktoś może chcieć się przebierać, niech się przebiera.
zero żadnych tam złej krwi z mojej strony w tym kierunku, że ktoś się chce przebierać, ktoś chce świętować jakąś Hanukę, albo Halloween, albo jakieś inne bzdury, nie? Czy tam, wiadomo, no, katolicy też coś świętują i ktoś może tego nie świętować. Ktoś może nie świętować wszystkich świętych, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy i oczywiście ja to rozumiem i też mam to... W ogóle mnie to nie interesuje, czy jakie ktoś ma opinie na ten temat, że świętuje albo nie świętuje, no. Czy jakiego ktoś jest wyznania. Ja tam się nie pytam, na przykład sąsiada, ty jakiego jesteś wyznania, katolik? A no to możemy się przywitać, a jak jesteś muzułmaninem, no to kij ci w oko, nie? No nie. Tak do tego nie podchodzę, także z mojej strony pełna tolerancja. Nawet toleruję LPG, o ile mi się nie panoszą na podwórku, nie? Dobra, za dużo zaraz powiem, za daleko zabrnę w tej kwestii tolerancji, także może to jest dobry moment, żeby podsumować ten odcinek. Słuchajcie, dajcie oczywiście komentarz taktyczny, kropkę taktyczną, napiszcie, co sądzicie właśnie o tych świętach, czy też macie jakieś swoje głupie wojskowe podejście, albo policyjne podejście, bo może jakiś policjant to ogląda, on ma policyjne podejście i otwiera drzwi i przeładowuje broń i ręce do góry, nie? Stój policja, stój, bo strzelam. Czy tam freeze LAPD, nie? Też tak może być. No ale tak, na koniec jeszcze tylko przypominam, jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to linki w opisie pod filmem do zakupu moich koszulek, moich bluz ze sklepu, na pewno to wesprze mój kanał, wesprze rozwój kanału. Zresztą widzicie, że to wszystko się rozwija, jakoś jest nas coraz więcej, jest was coraz więcej, subskrybentów, komentarzy, także komentujemy nie tylko te wojskowe rzeczy, ale również rzeczy polityczne związane z wojskiem, okołowojskowe i myślę, że to dalej będzie się rozwijało. Oczywiście zapraszam do zakupu kursów online wojskowych, zapraszam do zapisów na praktyczne kursy szkolenia wojskowego ze strzelaniem z amunicji bojowej. Nie trzeba iść do wojska, żeby nauczyć się troszkę tego wojskowego rzemiosła. Dajcie łapę w górę, przypominam jeszcze raz komentarz, a na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki. Cześć i czołem.